Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznej potrawki, takiej białej, kremowej potrawki japońskiej. To jest bardzo popularne danie w okresie jesienno-zimowym w domach japońskich. Ja tutaj nie bez przyczyny pokazuję Wam teraz takie kostki. To są już takie gotowe kostki bazowe do tego pysznego dania. Aczkolwiek dzisiaj zrobimy od podstaw, bez użycia właśnie tego wspomagacza. To jest taka baza, jeżeli nie mamy czasu, jeżeli zależy nam, żeby danie szybko przygotować. Oczywiście nie ma nic złego w używaniu takich kostek, ale jak lubicie się zrelaksować w kuchni, macie troszkę więcej czasu, to polecam skorzystać z tego przepisu. Składniki do tej potrawki bez problemu znajdziecie w każdym sklepie. Będziemy używać mięsa z udka kurczaka, cebuli, ziemniaków, marchwi. Będzie nam też potrzebny brokuł. Brokuł już jest tutaj zblanszowany. Podzieliłam sobie go na takie różyczki, które obgotowałam przez 2 minuty we wrzątku, dzięki czemu będzie je można dodać już na samym końcu do tej potrawki. Będzie też potrzebny bulion drobiowy, mleko, mąka i masło. Wszystkie proporcje oczywiście znajdziecie w opisie filmu. W pierwszej kolejności wlewam do garnka 750 ml bulionu drobiowego. Możecie też użyć bulionu warzywnego albo rosołu, oczywiście domowego. I teraz tak zostawiam w garnku, bo za chwileczkę będę do tego bulionu dodawać już wstępnie obsmażone mięso i warzywa. Dodaję na rozgrzewający się olej rzepakowy 450 g mięsa z udka kurczaka. Będę je obsmażać do momentu, aż zmieni kolor. Więc teraz poczekamy, niech się z każdej strony tutaj troszeczkę obsmaży. I później na tej samej patelni będę krótko obsmażać cebulę z ziemniakami i z marchwią. I można mięso już przekładać tutaj do bulionu. Następnie na tej samej patelni będę obsmażać cebulę, ziemniaki i marchew. Tutaj oprócz tego oleju, który dawaliśmy na początek, jest też troszeczkę oleju z udka z kurczaka. Się wytopiło i bardzo dobrze. Też będzie dodatkowy smak. Na początek jedna cebula, drobno posiekana. Od razu dodaję 3 duże ziemniaki. I 2 średnie marchewki. Jak widzicie, wszystko jest pokrojone w takie kawałki, można powiedzieć, średniej wielkości. Chodzi o to, żeby one też były wyczuwalne i widoczne w tej potrawce. Teraz niech się to wszystko ze sobą tutaj obsmaża przez 5 minut. I teraz podobnie jak kurczaka będę przekładać marchew, ziemniaki i cebulę do bulionu. I już teraz widzę, kochani, że będzie trzeba zmienić garnek, bo tutaj jeszcze będą się musiały zmieścić brokuły i sos beszamelowy, więc za chwileczkę będzie tutaj zmiana dekoracji. Sytuacja opanowana, przykrywamy i teraz na takim średnim ogniu, średniej temperaturze gotujemy do momentu, aż ziemniaki i marchew nie zmiękną. Także nie podam Wam dokładnego czasu, po prostu musicie próbować. Ale to obłędnie pachnie. No, ziemniaki już powoli zaczynają mięknąć. Więc dodam teraz różyczki brokuła.
Jak wspomniałam na początku, one są już zblanszowane. Ale to będzie dobre, mówię Wam. Przepięknie pachnie. Ja to będę jeszcze tylko doprawiać odrobiną soli i świeżo mielonego pieprzu. Ale to już pod koniec. Teraz przykryję i niech się jeszcze dusi przez parę minut. A zaraz zrobimy sos beszamelowy. I teraz tutaj na patelnię dodaję masło. Tak mniej więcej 3 łyżki. Trzeba będzie rozpuścić masło, ale bardzo trzeba uważać, żeby ono się nie zaczęło przypalać. Wiecie, że jak się dodaje masło, to już jest połowa sukcesu, bo masełko daje naprawdę tak pyszny smak. No i mąka. Teraz będę stopniowo dodawać mleko. Mleko troszeczkę stało na zewnątrz lodówki, jest w takiej temperaturze pokojowej. Ja mam tutaj 400 ml mleka. I tak stopniowo, nie wszystko naraz trzeba wlewać. Trzeba rozmieszać tutaj mąkę z masłem, żeby nie było grudek. Nie będę przyprawiać tego sosu gałką muszkatołową, choć beszamel z reguły się właśnie gałką muszkatołową przyprawia. I teraz cały czas mieszając będziemy czekać, aż sos zacznie gęstnieć. No i moi drodzy, mamy to. Za chwileczkę właśnie ten sosik dodamy do potrawki. Ale jeszcze wcześniej 2 szczypty soli. Połowę łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. I teraz trzeba dodać beszamel. Ja tutaj już nawet przy pomocy tej trzepaczki wstępnie, a później już łyżką, sobie tak zamieszam. To jest idealne danie właśnie takie, żeby się rozgrzać. Ja bardzo lubię jeść z ryżem, więc już w tej ostatniej fazie gotowania też sobie wstawię ryż. Jeszcze dodam, bo tutaj zostało jeszcze trochę tego sosu, więc nie wolno marnować. Teraz niech się wszystko razem jeszcze dusi przez 15 minut, ale na takim bardzo małym ogniu. Ryż jest już ugotowany. Potrawka kremowa też jest już gotowa, więc perfect timing. No zobaczcie, jak to wygląda. Idealny comfort food. Do michy. Jeszcze dodam troszkę natki pietruszki. Mam mrożoną, ale to nic nie szkodzi. Za chwileczkę ona tutaj już nabierze temperatury. Jak wymieszam z potrawką, nie pozostaje nic innego jak jeść. Łycha już czeka. Serdecznie wszystkich jak zwykle pozdrawiam. Zachęcam
do subskrybowania kanału Nowe Osoby. Wszystkim, którzy do mnie regularnie zaglądają, bardzo dziękuję. Życzę Wam dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!